Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, zaczynamy wielką celebrację święta Akademii Lubrańskiego. Pięknie się Państwu kłaniam, Janna Divina. Przed nami medale Divinis et Humanis, jeszcze zakryte, ale są naprawdę zacne. Bardzo miło jest mi przywitać pana Jędrzeja Solarskiego, zastępcę prezydenta miasta Poznania. Profesora Michała Klingera, teologa prawosławnego, dyplomatę, byłego ambasadora RP w Rumunii i w Grecji. Witam członków kapituły nagrody oraz Rady Akademii Jana Lubrańskiego, Sławomira Rosolskiego, profesora Politechniki Poznańskiej, architekta, przewodniczącego Rady oraz laureata Nagrody Divinis et Humanis w 2022 roku. Pana Adama Trybusza, przedsiębiorcę, dewelopera, lidera projektu Andersia. Pana Janusza Kosińskiego, kreatora i lidera rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Pana Dariusza Grzybka, pedagoga, działacza społecznego, lidera Fundacji Zakłady Kurnickie. Pana Igora Kraszewskiego, profesora Uniwersytetu Adama Mickiewicza, konsula honorowego Republiki Francuskiej w Poznaniu. Pana Michała Ciszaka, założyciela i właściciela Regionalnej Grupy Mediów w Poznaniu. Oraz Jarosława Przyborowskiego, przedsiębiorcę, kolekcjonera sztuki, założyciela Fundacji Signum. I tak się składa, proszę Państwa, że pan Jarosław wraz z małżonką Hanną, dzień dobry, dziś przybyli do Akademii wraz z przyjaciółmi z Hiszpanii, których też gorąco witamy. Bienvenidos nuestros invitados de España. Nos alegramos que estéis hoy con nosotros. Y espero que nuestro encuentro quede grabado en vuestra memoria. I ahora continuando en polaco. Witam księdza profesora doktora habilitowanego Andrzeja Prybę, prodziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. I przede wszystkim laureata Nagrody Divinis et Humanis 2023 roku, Leszka Możdżera, wirtuoza fortepianu, wybitnego muzyka jazzowego, którego sława wykroczyła już dawno poza granice Polski. Witam również księdza Lucjana Bartkowiaka, reprezentującego Fundację Nowosielskich, a w pewnym sensie także samego laureata tej nagrody, czyli Jerzego Nowosielskiego. I skoro mowa o medalu Divinis et Humanis jeszcze w takim miejscu, to nie sposób nie mówić o biskupie Janie Lubrańskim, który przeszedł przecież do historii jako najwybitniejszy i najbardziej wszechstronny mecenas XVI-wiecznego Poznania. Humanista, dyplomata, miał znaczący wpływ na rozwój kultury i nauki Poznania, ale też i całej Wielkopolski. Był człowiekiem renesansu, który szanując przeszłość, też odważnie patrzył w przyszłość, więc powiedzielibyśmy dziś, że był prawdziwym wizjonerem. Jego zamysły i dokonania były znaczące w czasach jemu współczesnych, ale także dzisiaj są przecież inspiracją dla działań na wielu różnych polach kultury, nauki i sztuki. A fundacja Akademia Jana Lubrańskiego w sposób oczywiście naturalny rezyduje w murach założonej, i to w XVI wieku, Akademii. I podejmuje wiele projektów, które w swym założeniu są i piękne, i mądre, bo są skierowane do człowieka i służą człowiekowi. A wśród nich Nagroda Divinis et Humanis, która wręczana jest w okolicznościach święta Akademii zawsze w maju. Ja już może o nagrodzie nic nie będę mówić, tylko zaproszę tutaj na scenę księdza doktora Jerzego Sztranca i pana Jana Kaczmarka, przedstawicieli zarządu Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego, by nas wprowadzili w temat tej nagrody.
tak się złożyło, że to święto nasze majowe ma taką dynamikę pielgrzymującą, bo nie ustaliliśmy dnia bardzo konkretnego, raczej kręcimy się wokół daty dla nas istotowo ważnej, 22, 23 maj. To była ta noc, w której w sposób niespodziewany Jan Lubrański odszedł do Pana. Szukamy dnia, który będzie w pobliżu tejże nocy, w zeszłym roku był to 26 maj. W tym roku szukaliśmy wytrwale i dosyć długo, to znaczy Jerzy Nowosielski generalnie był na tak. On był otwarty na każdą datę i widać było, że w pewnym momencie uzyskuje się zupełnie fantastyczną wolność, jeżeli chodzi o poruszanie się w czasie i planowanie. Natomiast oczywiście nie można odmówić takiej wolności drugiemu laureatowi, Leszkowi Możdżerowi, natomiast wszyscy go chcą. I w związku z tym data była trudna do ustalenia, no ale walczyliśmy do końca, a końcem jest właśnie ten początek, który teraz przeżywamy, czyli szczęśliwy dzień, który jest dniem 21 maja. I kiedy żeśmy z panią Dorotą, menadżerką Leszka, tą datę wyznaczyli jako jedyną możliwą, ale też jej dobrą, to dopiero po jakimś czasie do mnie trafiło, jakiż to jest dzień. To jest dzień w niebo wstąpienia. Mówię sobie, no trudniej było wspanialej obchodzić nagrodę Divinis et Humanis, w której dotykamy rzeczy boskich i ludzkich, bo tak jest zdefiniowana ta nagroda, jak właśnie w dzień, w którym wszyscy dotykamy nieba. Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby chodząc po tym łespadole mieć nie tyle głowę w chmurach, co serce pełne nieba. Także dzień jest absolutnie wspaniały, jest po prostu doskonały i to się zdarzyło nie przypadkiem. Naprawdę tu się nie wydarzają przypadki. Myślę, że Opatrzność, a także Lubrański jest z nami. To tak zupełnie jakby adrem tego wydarzenia, natomiast do nagrody. Nagrodę oczywiście zainspirował nas Lubrański, który przeżył życie w sposób piękny, twórczy, odważny, sprawczy, wizjonerski, charyzmatyczny. I stwierdziliśmy, że jeżeli mamy obchodzić święto Akademii Lubrańskiego, to musimy obchodzić to święto także w sposób dynamiczny, w sposób inspirujący, żeby ono coś w nas otwierało. I takżeśmy sobie zamarzyli, żeby otwierali nas wspaniali ludzie, piękni ludzie, którzy w sobie w sposób doskonały łączą to divinis i humanis, ten aspekt i pierwiastek boski, i ludzki. I tak żeśmy skomponowali tą nagrodę, która, zdajemy sobie sprawę, że jest wynikiem nagrody, ale też i zadania, bo odtąd już wszyscy będą na nich patrzeć i mówić, czy on rzeczywiście taki jest. Ale oni tacy są, także z wielką radością patrząc na Leszka Możdżera, patrząc na Jerzego Nowosielskiego, czujemy też, że tutaj nie ma jakichś różnic. Nie? Oni są z nami, jeden cieleśnie, drugi bardziej w sztuce i unosi się jego geniusz wokół nas. I może teraz, żebyś Janie też miał coś do powiedzenia, bo ja się rozpędziłem, to jakbyś był tak dobry i powiedział, jak kapituła zdefiniowała tą nagrodę. Ksiądz prezes powiedział wszystko, co ja miałem powiedzieć. Proszę państwa, kapituła nagrody tak zdefiniowała to wyróżnienie. Nagroda jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w przestrzeni kultury, sztuki, nauki, nowych technologii, spraw społecznych, ekonomicznych oraz humanistycznych i religijnych. W tak szerokiej perspektywie organizatorzy chcą wskazywać laureatów, którzy swoją wiedzą, fantazją, wyobraźnią i postawą ludzką przekraczają to, co zwykłe, oczywiste, powszechne, którzy łączą sprawy ziemskie i wzniosłe, ludzkie i boskie. Chodzi tu o cały bogaty świat skojarzeń, który pojawia się, gdy mówimy człowiek renesansu, ale też gdy odnajdujemy we współczesnym świecie ludzi
niezwykle mądrych, o wielkiej wiedzy, wyobraźni oraz zdolności tworzenia. W sposób szczegółowy dopowiemy jeszcze, za co wyróżnieni otrzymują naszą nagrodę. Natomiast pozwólcie, że na koniec tej naszego tutaj krótkiego wystąpienia odczytam dwa zdania, które przesłał ksiądz profesor Heller, który jest laureatem nagrody zeszłego roku. Sławek jest wśród nas, a Michał Heller z dalekiego Tarnowa napisał tak. Serdecznie gratuluję moim następcom. To wspaniałe, że tym razem Divinis et Humanis trafia w ręce przedstawicieli tej ludzkiej działalności, która jest najbardziej pokrewna mocy, dzięki której wszechświat zaistniał. Przecież wszechświat jest ikoną i symfonią. Piękne słowa, tak. A jeśli chodzi o szczegóły dotyczące nagrody dla pana Leszka Możdżera, to one należą do mnie i za chwileczkę je przedstawię. I też za momencik rzeczywiście ta scena należeć będzie do naszego laureata, ale zanim to nastąpi, to laudacje. Dla Leszka Możdżera wygłosi najsłynniejsza polska maestra, Agnieszka Duczmal, która niestety ze względu na stan zdrowia nie mogła dziś być osobiście z nami, ale pojawi się i przemówi do nas prosto z ekranu. Nie do końca potrafię zdecydować, kim właściwie jestem. Trochę pianista, trochę producent, trochę kompozytor, trochę archiwista muzyczny. Tak mówił o sobie Leszek Możdżer, znakomity polski pianista jazzowy w jednym z licznych wywiadów. Muszę przyznać, że słowa te nie są pozbawione racji. I ja mam z tym problem, jak określić bardzo złożoną osobowość Leszka Możdżera. Choć wydawać się może, że podczas kilku wspólnych koncertów poznałam go wystarczająco. Kłopot w tym, że grając rozumiemy się bez słów. A w laudacji powinnam to, co czuję, ubrać w precyzyjne słowa określające jego jakże bogatą i delikatną osobowość. Życie Możdżera koncentruje się wokół muzyki, natomiast jego filozoficzne rozważania, wyrastające z bardzo indywidualnego rozumienia świata, religijności, dobra i łagodności wobec otoczenia, pracy nad sobą na różnych etapach kariery artystycznej są wręcz frapujące. O bogactwie jego wrażliwości najlepiej świadczy cała jego twórczość kompozytorska z pełnymi fantazji improwizacjami, mistrzowska pianistyka i permanentna autoanaliza. Droga Leszka Możdżera do postawienia sobie pytania, kim jestem, była długa i obfitowała w wiele wydarzeń artystycznych i duchowych. Mogę ją tu przedstawić jedynie w bardzo dużym skrócie. Artysta przyszedł na świat 23 marca 1971 roku w Gdańsku. Za namową rodziców rozpoczął grę na fortepianie w wieku 5 lat. Swe gruntowne wykształcenie muzyczne zwieńczył w roku 1996 dyplomem ukończenia Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie fortepianu Andrzeja Artykiewicza. Fascynację jazzem zawdzięcza otrzymanej od ojca pierwszej płycie z muzyką jazzową, od której słuchania nie mógł się oderwać. To ona wytyczyła mu drogę życiową i otworzyła drzwi do kariery. Działalność artystyczną rozpoczął w zespole klarnecisty Emila Kowalskiego,
a następnie występował z grupą Miłość, z którą odniósł pierwsze sukcesy artystyczne. Od wielu lat współpracuje z kompozytorami muzyki filmowej Janem A.P. Kaczmarkiem i Zbigniewem Preissnerem. Wraz ze szwedzkim kontrabasistą Larsem Danielsem i izraelskim perkusistą Zocharem Fresco współtworzy trio jazzowe. Wziął udział w nagraniu ponad 100 albumów płytowych jako solista i członek zespołu. Zagrał wiele koncertów na świecie, m.in. w Europie i obu Amerykach. Współpracował ze znakomitymi jazzmenami oraz artystami reprezentującymi zupełnie różne gatunki muzyczne, w tym m.in. z Adamem Makowiczem, Alain Dimeolą, Markusem Millerem, Zbigniewem Namysłowskim, Michałem Urbaniakiem, Tomaszem Stańko, Kazikiem Staszewskim, Anną Marią Jopek, Patem Metyny, Januszem Radkiem, Tymonem Tymańskim, Wojciechem Pilichowskim z Myslowic, a także z Andrzejem Bauerem, Orkiestrą Auxo czy Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczman. W 30. rocznicę powstania Solidarności oraz z okazji 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina w ramach Solidarity of Arts 2010 na Targu Węglowym w Gdańsku kompozytor przygotował widowisko jazzowe. Od roku 2011 pełni funkcję dyrektora artystycznego organizowanego nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu corocznego festiwalu jazzowego Enter Music Festival. Jest autorem niezliczonych ilości kompozycji na fortepian z towarzyszeniem różnych zespołów instrumentalnych, na fortepian i orkiestrę, muzyki filmowej oraz opery Immanuel Kant do słów Thomasa Bernharda. W 2012 roku został jako pierwszy Polak przewodniczącym jury Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego Montreux Jazz Piano Competition. Konkursu, który począwszy od 1990 roku, odbywa się corocznie w ramach Montreux Jazz Festival i jest organizowany pod patronatem Quincy Jonesa. Jest laureatem paszportu polityki, nagrody Ad Astra przyznawanej przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Polskiego Przemysłu Fonograficznego Fryderyk. Wielokrotnie był nagradzany w plebiscytach i konkursach muzycznych, m.in. czasopisma Jazz Forum, Jazz Juniors, Jazz Melomani i Jazzowe Oscary. Leszek Możdżer gra całym sobą, a nadzwyczajna wprost wyobraźnia dodaje skrzydeł zarówno jemu, jak i fortepianowi oraz muzykom, z którymi współpracuje. Jego niezwykłą wszechstronność stylistyczną i improwizatorską cechuje nieustanne poszukiwanie muzycznych doznań. Artysta łamie dźwiękowe tabu, odchodząc od utartych rozwiązań. Eksperymentuje z instrumentami, uzyskując różnorodność kolorystyki brzmieniowej i zręcznie łączy ze sobą muzyczne gatunki. Gra Leszka Możdżera jest wręcz energetyzująca, pełna szalonych napięć i akordowych kaskad. Jednak Możdżer nie zachwystuje się zachwytem swoich melomanów. Uważa, że jeżeli ktoś doprowadzi swą grę na instrumencie do mistrzostwa, prawdopodobnie posiada jakieś niedobory w swych cechach charakteru. Konieczna więc jest stała praca nad sobą, dążenie do tego, by być coraz lepszym, po to, by dusza człowieka mogła udać się w dalszą podróż w lepszym stanie. Takie rozważania wynikają z poszukiwań Możdżera drogi do poznania Boga, do rozwijania duchowości. A co za tym idzie,
czerpania inspiracji twórczych nie tylko z arcydzieł muzyki klasycznej, ale także z Biblii. Gdy gramy razem, czuję obopólną radość ze wspólnoty brzmienia fortepianu z orkiestrą. Czuję przekazywanie zawartych w muzyce emocji, które w tym zjednoczeniu wszystkich wykonawców przesłaniają resztę świata. Moją wypowiedź zakończę słowami Leszka Możdżera, który tak podsumował swego czasu swoje przemyślenia. Cały czas staram się w muzyce znaleźć jakieś uniwersalne treści. Ale z biegiem lat wydaje się to coraz trudniejsze, bo życiowe doświadczenie pokazuje, że muzyka wcale nie jest najważniejszą rzeczą na świecie. Chociaż bez muzyki życie byłoby o wiele gorsze. Bo magia własnego wyczuwania i myślenia decyduje o jakości życia. To wspaniały czas i jestem bardzo szczęśliwy, że żyję właśnie teraz. Pan Leszek się uśmiecha, ale tak bardzo skromnie. Serdecznie dziękujemy pani Agnieszce Duczmal, pozdrawiając ją również pięknie i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i szybkiego zobaczenia się tutaj i spotkania w Akademii Lubrańskiego. Kapituła Nagrody Divinis et Humanis przyznała panu Leszkowi Możdżerowi nagrodę za wybitne osiągnięcia w przestrzeni muzyki jazzowej, improwizowanej, fortepianowej, poważnej i filmowej, za własny język muzyczny i wirtuozerię, za autorskie wersje utworów Fryderyka Chopina, Krzysztofa Komedy, Jana A. P. Kaczmarka, za bycie fantastycznym łącznikiem między światem muzyki klasycznej a światem jazzu, za charyzmatyczne projekty artystyczne, świetny warsztat i piękną duszę. Tak, brawa. A medal Divinis et Humanis dla pana Leszka Możdżera wręczą prezes Fundacji Akademia Jana Lubrańskiego, ksiądz dr Jerzy Sztranc, przewodniczący Rady Akademii Lubrańskiego, profesor Sławomir Rosolski oraz pani Karolina Czop z Muzeum Archidiecezjalnego. Nie, to ja bardzo proszę, oddaję mikrofon i czas panu Leszkowi. Oczywiście to jest wielki zaszczyt. Bardzo dziękuję za te słowa, za te wszystkie honory, których dostępuję w tej chwili. Jerzy Nowosielski też, przepraszam, Nowosielski też był jednym z moich takich idoli z tego względu, że on bardzo podobnie jak w muzyce operował właśnie proporcjami, bo wiadomo, że w świetnym malarstwie chodzi o to, żeby ono pozostało realistyczne, a jednak miało zaburzone proporcje i ta jego podróż przez barwy też jest mi niezwykle bliska. Cóż mogę państwu powiedzieć? No to, co się działo podczas właśnie emisji tego tekstu, który mówiła do nas Agnieszka Duczmal, idealnie właśnie opowiada o tym, na czym polega, jaki jest problem z tym Divinis i Humanis. Po prostu czasami brak jest sygnału wejściowego, a mimo wszystko
człowiek dalej musi działać, prawda, pomimo tego, że jest po prostu odłączony. Odłączony od tego źródła, nie, którego zasila i z którego czerpie wszystkie najistotniejsze informacje, żeby w ogóle jego istnienie miało sens. Więc oczywiście to, co się działo, dla mnie jest bardzo symboliczne i takie ważne, bo dokładnie to się dzieje, że ta boska świadomość, czyli pionowa, musi się przejawiać z tą poziomą świadomością, która zwykle uważa się, że skrzyżowanie, czyli krzyż, właśnie w okolicach krzyża następuje, czyli kość krzyżowa, czyli tam na dole i tam z reguły, kiedy tam się krzyżuje energia boska z ziemską, to tam człowiek doznaje tego, prawda, boskiego uczucia, ale Matrix nam proponuje oczywiście przecięcie na poziomie umysłu, czyli sugeruje, że poprzez myślenie osiągniemy te boskie stany i nawet nam się mówi, że myślę, więc jestem, co sugerowałoby, że jeśli przestanę myśleć, co zniknę. To jest oczywiście też ryzykowna droga. No i no to są takie rozważania. Ja o wiele lepiej się czuję grając, niż mówiąc. W każdym razie, co mogę powiedzieć na koniec tego swojego bełkotliwego przemówienia? Chciałbym podziękować serdecznie kapitule szanownej, księdzu szanownemu Jerzemu oraz miastu Poznań, które w osobie pana Jędrzeja tutaj bardzo nam pomaga przy festiwalu Enter, który jest jednym z najważniejszych w moim życiu doświadczeń. Jerzy Gumny też jest obecny serdecznie. Jerzy, ci dziękuję za to, że możemy razem właśnie dla poznaniaków, ale nie tylko, działać wspólnie. I co, może po prostu coś państwu zagram? Czy jeszcze jest jakiś punkt programu? Nie, to nie koniec. Aha, dobrze. To ja na razie siadam, tak? Dobrze. Tak, 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 liczymy. Liczymy na to. Leszek Możder. Nie wychodzi, to wychodzi. Jak państwo widzą, mam dojścia po prostu poprzez swoje tu układy do drugiego mikrofonu. Chciałbym rozpocząć moje krótkie wystąpienie utworem Krzysztofa Komedy. Jest to utwór Ballad for Bernd. Krzysztof Komeda napisał ten utwór z dedykacją dla swojego przyjaciela saksofonisty, z którym właśnie odrywali się od ziemi poprzez muzykę. Ballad for Bernd, Krzysztof Komeda. Thank you.
Fryderyka Chopina, Etiuda Ewolucyjna, utwór swego czasu zabroniony przez cara rosyjskiego na podbitych terenach jako zbyt podnoszący ducha i powodujący jedność w narodzie, ale też zapewne w samym człowieku, który ten utwór wysłuchał, bo car z dużym upodobaniem słuchał sam tej muzyki i pozwalał na swoich dworach tę muzykę wykonywać. Czyli tutaj dotykamy takiej podstawowej funkcji muzyki jako scalającej
wszystkie warstwy człowieka, który jej słucha. Ja zawsze zastanawiam się właśnie, dlaczego muzyka rozrywkowa nazywa się muzyką rozrywkową. Może dlatego, że potem człowiek taki rozerwany właśnie po tym mieście chodzi. Samo słowo tak z nagrodę, jak trochę rozważałem właśnie, bo mam trochę, powiem Państwu, pewien problem z nagrodami a propos właśnie braku sygnału wejściowego. Samo słowo nagroda, prawda, mamy zagrody, prawda, mamy, możemy odgrodzić coś, mamy przegrody różne, możemy przegrodzić coś, możemy kogoś odgrodzić, prawda, wszelkiego rodzaju przegrody oraz odgrody, no wiadomo, służą odizolowaniu człowieka, czy istoty, którą się za pomocą tego narzędzia destyluje z przestrzeni, to nagroda ma w sobie też taki potencjał powodujący właśnie, że człowiek sam zaczyna sobie przywłaszczać swoje własne umiejętności, co powoduje właśnie zanik sygnału wejściowego. I przyjmując tę nagrodę z rąk szanownej kapituły, z rąk szacownych państwa, zdaję sobie sprawę, że właśnie nagrody są takim pewnego rodzaju ostatecznym testem, czy człowiek da się na nie nabrać, czy nie. Ale oczywiście serdecznie Państwu za te nagrody, za tę nagrodę dziękuję. Na koniec chciałbym z taką szczególną dedykacją zagrać może utwór Jana Epa Kaczmarka, z którym ostatnio bardzo blisko, tak wszyscy myślę, jesteśmy myślami życzliwymi, posyłając mu energię. To jest jeden z tematów Jana Epa Kaczmarka, z którym też miałem zaszczyt i przyjemność pracować. Ten utwór pochodzi z jednego z jego filmów, to znaczy z jednego z filmów, do którego napisał muzykę Jan Epa Kaczmarek. Thank you.
Szczęśliwy, kto szczęśliwy, kto i kompozytorem, i wykonawcą może być zarazem. Człowiek z piękną duszą, laureat Nagrody Divinis et Humanis 2023 roku, pan Leszek Możdżer. Poczuliśmy bardzo wyraźnie, wręcz sensualnie, jak muzyka wypełniła tę przestrzeń zbudowaną przez myśl i obrazy drugiego laureata Nagrody Divinis et Humanis. Proszę Państwa, laudację na cześć Jerzego Nowosielskiego wygłosi profesor Michał Klinger. Panie profesorze, zapraszam. Dostojna kapituło. Szanowni Państwo, laudacja na cześć Jerzego Nowosielskiego wygłoszona z okazji udzielenia mu Nagrody Divinis et Humanis za rok 23. Dzieło Jerzego Nowosielskiego jest już zamknięte. Odszedł przed 12 laty, w tym ostatnim okresie, po słynnych okresach jego malarstwa czerwonym i czarnym. Nazwałbym ten ostatni okres białym. Trwał on też około 12 lat. A ponieważ ta biel była tak czysta, nie zachciała nam zostawić żadnych czytelnych śladów. Za tą zamykającą zasłoną kryje się tajemnica dzieła artysty. Tajemnica, ponieważ dzieło Nowosielskiego niewątpliwie jeszcze czeka.
zapowiada przyszłość i należy do niej. Niech nas nie zwiedzie jego osiągnięty już sukces, zarówno w popularności na rynku, ale też w ważnych opracowaniach teoretyczno-krytycznych. Pisali o nim najwybitniejsi krytycy, analizowano jego malarstwo, na przykład w kontekście Francisa Bacona, a nawet Matthiasa Grunewalda. Chcę jednak wskazać na pewien jeden aspekt dzieła mistrza Jerzego, trudno uchwytny poza tradycją wschodniej ikony, tak ważną dla niego samego. Siła tego dzieła nie będzie zależała głównie od stopnia późniejszej recepcji, jak to dzieje się zwykle w kulturze, a szczególnie sztuce, gdy to krytyka tworzy i dodaje niezbędne ramy dzieł, wzmacniając je w kontekstach i interpretacjach. Wizje malarskie i myślowe Nowosielskiego kryją siłę bezpośrednią, która oddziałuje i będzie oddziaływać wprost na tego, kto ma uszy ku słuchaniu, jak jest napisane, ale dodajmy, kto ma oczy ku patrzeniu. Nie chodzi tu o żaden elitaryzm czy specjalne kompetencje potrzebne do tego odbioru. Odbierają to dzieło wszyscy, którzy czegoś szukają, łakną. Czego? W skrócie można, może pozostając niejasnym, trzeba to tak określić. Wskazywał na naoczność i wizję sakrum w profanum. Można to rozpisać na głosy, a więc na cud odnalezienia zwyczajnej, zbawczej wizji w kręgu tajemnic naszej umęczonej cielesności. Na wskazywanie drogi ukojenia lęku przed śmiercią ciemnością. Na naoczną formę nadziei ewangelicznej. Jej aktualizację zmysłową. To cud ujrzenia twarzy, tej orędującej, a potrzebującej, potrzebujących prowadzącej po drogach, jak tu mam, w końcu ujrzenie twarzy Zbawiciela. Cytuję Jerzego Nowosielskiego. Najważniejsze elementy ikony, wtajemniczenia przez ikonę, dotyczą sposobu przedstawienia twarzy i ciała Chrystusa. Jerzy Nowosielski mówi dalej Zbigniewowi Podgórcowi w książce Mój Chrystus. Osoba to jest oblicze, greckie prosopon. Fakt, że nastąpiło wcielenie, miał określone konsekwencje artystyczne. Mogliśmy i możemy w sztuce zobaczyć oblicze Chrystusa, Boga wcielonego. A obecnie możemy oglądać również oblicze Antychrysta. Pomimo grozy doświadczenia zła osobowego, nie są jednak dla Nowosielskiego kluczowe konsekwencje etyczne sztuki. A nawet usuwa on z pola swego obrazu istotne spekulatywne pytania Teodycei unde malum. Skąd zło? Stara się za to o artystyczne przeżycie, doświadczenie Ewangelii zbawienia dla ludu, który siedział w ciemności, jak mówi nam święty Mateusz. Cytuję go znowu. Nie to jest istotne, w jaki sposób zło może istnieć w świecie piękna. To jest to pytanie Teodycei. Lecz istotne jest to, w jaki sposób piękno może zaistnieć w uniwersalnym środowisku zła. Ileż to razy zastawałem mistrza wpatrzonego w tę twarz na dobrych reprodukcjach ikon, których rzadkie przecież wspaniałe oryginały, rzadkie, potrafił, wychodząc ze swego doświadczenia i talentu malarskiego, artystycznie rozpoznać. Uczył się tej wizji od młodości, wizji twarzy i potrafił ją odtworzyć prawie jednym pociągnięciem pędzla, bo malował bezbłędnie i szybko. Można znaleźć także dla siebie, dla nas wskazówkę, dotyczącą w pierwszym doświadczeniu Nowosielskiego naszych własnych reakcji. Nowosielski oto jako 17-latek przeżył wstrząs, wprost zaatakowany, jak mówi, pierwszorzędnymi dziełami sztuki, jak określa on wspaniałą kolekcję ikon w Lwowskim Muzeum.
chłopiec spojrzał w ikonę. Zapewne moc tej iluminacji, Nowosielski wspomina wprost, ból fizyczny, brakowało mi tchu, jest darem osobistym i nie można go w pełni pozyskać. Ale mistrz Jerzy przekazuje pewne znamiona zbliżania się tego otwarcia oczu, które możemy już z nim dzielić. Mówi tak, jeżeli zjawisko artystyczne, jakiś obraz, rytuał nas gorszy, dotyka, przeraża, czyli głęboko porusza i wytrąca nas z obojętności, to może to być znakiem zbliżania się iluminacji. Lubił przywoływać werset ze swych ulubionych elegii duinejskich Rainera Marii Rilkego, który brzmi tak. Piękno jest tylko przerażenia początkiem, który jeszcze znosimy. Pierwsza elegia. Werset ten w intencji Rilkego zapewne wskazuje na święte przerażenie transcendencją, do której prowadzi nas kontemplacja piękna stworzeń. Sens wersetu u Rilkego wydaje się metafizyczny. Tymczasem Nowosielski odwracał kierunek zawartej tu myśli, mówiąc: przerażenie jest tylko piękna początkiem, który jeśli zniesiemy, możemy doznać iluminacji tego piękna. Jest to wskazówka psychologiczna, doświadczalna. Piękno nie daje się nam łatwo, tylko kicz pociąga nas od razu. I tak za mistrzem Jerzym zbliżamy się do jego kluczowego doświadczenia malarskiego, do Mandylionu, który kilka egzemplarzy tutaj Państwo macie. Malował to oblicze w wielu próbach, zbliżając się do obrazu nieręką uczynionego, jak to jest po grecku, aheiropoietos. Wiemy, jakie przerażenie religijne mogą wywoływać niektóre szczególnie ciemne i ekspresyjne ujęcia tej twarzy. Jest w tym obrazie kumulacja Ewangelii, szaleństwa przepowiadania, mania kerygmatos wyrażona przez świętego Pawła, która też tak skrajnie zgorszyła mądrych tego świata na klepisku Areopagu te 2000 lat temu w Atenach. Pamiętamy, że powstał wówczas skandal odrzucenia przez Areopagitów istoty Ewangelii o zbawieniu naszej ułomnej cielesności. Ewangelii o zmartwychwstaniu. Skandal ten Nowosielski wyczuwał jako aktualny do dziś i wkładał go w obraz, bo tylko tak tajemnica zmartwychwstania według niego może być ujęta, skoro rozum nie może przyjąć jako szaleństwa wieści o ratunku dla naszej kondycji cielesnej. A więc siła ikony, jeśli już otworzą się nam oczy, pozostaje bezpośrednia. Ikona, po grecku po prostu obraz, jest sztuką. Tak postanowił VII Sobór Powszechny. Jest sztuką, ale nie izolowanym artefaktem. Żyje w świątyni wspólnoty, domu, izby, dla tych pewnie nielicznych, którzy w takim spotkaniu odnajdują pełnię Ewangelii o zbawieniu Adama. Ale i ludzką pełnię Kościoła, tego żywego w tradycji od wieków i od praojca Adama. W liturgii cerkwi na każdą Paschę Jerzy słyszał: ciałem sarki, to jest to słowo sarks, to takie mięsne ciało, ciałem zasnąłeś jako martwy, Adama podniosłeś z prochu i uczyniłeś śmierć próżną. Twarz Mandylionu naocznie pokazuje nam podobieństwo wcielonego z Adamem. To podobieństwo, którego zbawia. Jest to zarazem podobieństwo prawdziwe, doświadczalne, które Chrystus poświadczył w swej pasji, a nie konstrukcja racjonalna, teologiczna. Do tego tak trudno czasem odbiorcy sakralnego oblicza przezwyciężyć religijną rutynę monofizycką, nazwijmy ją, czyli taką usuwającą ludzkie świadectwo z tej twarzy. Podobnie na odwrót, trudno czasem w sztuce świeckiej pozbyć się filozoficznej z kolei rutyny tak zwanej nestoriańskiej, usuwającej sakrum z profanu. Warto tę realizującą się w ewangelicznej pełni divinis et humanis, wizję Nowosielskiego, zestawić z przekazem renesansowego obrazu zwanego człowiek witruwiański, w szczególności w tyle komentowanej rycinie Leonarda da Vinci, właśnie z tym motywem, Państwo znacie tego człowieka, prawda?
wpisanego w koło i kwadrat. Zawarta w tej rycinie, w tej koncepcji idea, kosmosowi nadaje, uważa, że kosmosowi człowiek nadaje proporcje. Idea ta zmierza w kierunku wskazanym przez ideę wcielenia. Ten Adamus kosmiczny jest tam ukryty. Różnica z doświadczeniem Nowosielskiego polegałaby na sposobie, na drodze uzyskania tej wizji. Dla Leonarda przechodziła ona przez rozum. U Nowosielskiego przez doświadczenie malarskie ujęcia kosmicznego skandalu cierpienia człowieka i natury, które w Bogu spotyka odzew empatii owocującej dziełem zbawienia. Podobnie możemy wskazać obustronny kontekst dzieła Nowosielskiego z obrazem Szkoła Ateńska. Wspaniały fresk Rafaela, stanowiący emblemat patronujący ideowo niniejszej nagrodzie Luprańskiego, jest wyrazem syntezy całego dorobku filozoficznego ludzkości. Państwo znacie go, on jest na naszych zaproszeniach. Związek z Ewangelią starożytnych zwiastunów Logosu został wskazany już przez pierwszą szkołę filozofii chrześcijańskiej, ruch ojców apologetów w II wieku naszej ery. Nowosielski niezwykle cenił polichromię z XVI wieku w rumuńskiej Mołdawii, w których to antyczni filozofowie przedstawiani są obok świętych, ale z nimbami romboidalnymi. To są ci zwiastuni dobrej nowiny. Lecz nie problem zjednoczenia ludzkości przez wspólne jej oświecenie, przez boski logos zajmował Nowosielskiego w zachodniej sztuce, usamodzielnionej od kanonu w epoce renesansu. Jego fascynował szczególny dualizm ujawniony w tej epoce, podział na sztukę sakralną i świecką. Całego empirycznego dramatyzmu i splotu, sakrum i profanum, nikt nie zgłębił tak jak Jerzy Nowosielski. Na bazie swego doświadczenia w malarstwie. Wiedział, że na tej drodze przekracza groźne tabu. Czuł, że powrót ikony do raju, co jest jednym z najciekawszych ujęć teoretycznych zjawiska ikony wschodniej, nie jest już możliwy w stanie sprzed zerwania owocu z drzewa wiadomości złego i dobrego. Cytuję go. Ale gdzie wrócić? Pyta Nowosielski. W zagadkowej kartce takiej, która zawiera 15 tez, Nowosielski pisze. Tego oczywiście, gdzie wrócić, słowami powiedzieć się nie da. Może trzeba namalować? O to się stara. Takie malarstwo nadaje sens memu życiu. Ale czym jest takie malarstwo? Nie jest to malarstwo nowoczesne. Nie jestem malarzem nowoczesnym. Nie jest to malarstwo sakralne. Nie wierzę w malarstwo sakralne. Czy jest to ikona? Czymże jest ikona? Koniec cytatu. Czymże jest ikona? Co pokazuje nam mistrz Jerzy? Dalej mówi on. Malowanie ikon jest środkiem penetracji tajemnic z zakresu teologii czy antropologii chrześcijańskiej. Tajemnic, których w inny sposób nie można zdać sobie sprawy. Zaraz też poszerza zadanie ikony. Zbawcza, cytuję dalej, zbawcza konsekwencja daru widzenia, czyli daru ikony, polega na takim przewartościowaniu ludzkich namiętności. Namiętności, czyli tajemnic cielesności, by nie były one zgubne dla człowieka, a stały się dla niego zbawcze. To sens ikony. Tego żadna teologia czy nauczanie nie potrafi osiągnąć. To trzeba przekazać naocznie. Koniec cytatu. To chyba bardzo ważne świadectwo i zarazem groźne i trudne, jeżeli chodzi o sztukę sakralną. Sztuka nie jest komentarzem. Nie da się jej zastąpić żadnym komentarzem intelektualnym czy innym. Inaczej nie byłaby potrzebna. Ma ona unikalną moc uobecniania Ewangelii tu i teraz, jakbyśmy byli po prostu uczestniczkami jej głoszenia i wydarzeń tam i wtedy i zawsze.
To byłoby marzenie przecież wszelkiej egzegezy i hermeneutyki, a dla teologii nie dościgły ideał, żeby móc uczestniczyć u źródła. Można nazwał to sygnał wejściowy. Co więcej, jako depozyt żywej Ewangelii, sztuka, ikona zwraca się głównie ku tragedii grzechu naszej egzystencji, na jej ratunek. To jest przecież Ewangelia. Oto dalsze, szczególnie znaczące i przejmujące zarazem wyznanie artysty. Cytuję. Sztuka ikony jest zanurzona w grzechu sztuki świeckiej. Sztuka, która nie wydziera pewnych elementów rzeczywistości świętej z rzeczywistości grzesznej, jest asekuranstwem, bezsilnością. Chrystus w ostatecznej konsekwencji wcielenia zstąpił do piekieł i też wyciągnął z piekła wszystko, co się tylko dało wyciągnąć. Koniec cytatu. Dzieło Nowosielskiego niczego ze swych odkryć nikomu nie narzuca. Gdy naokoło nas kruszą się systemy, instytucje, aksjomaty i autorytety, czysty, ale i trudny przekaz jego dzieła wydaje się krzepiący, przekonywujący do swej wizji tak wielu potrzebujących. Na koniec tej laudacji należy podkreślić także wagę tekstów teologicznych, jakie napisał Jerzy Nowosielski, oraz zbiorów jego myśli zebranych i spisanych przez innych, przez wielu badaczy. Nie miejsce tu, by dokonywać ich przeglądu czy podsumowań, to by było niemożliwe. Są to teksty szeroko dostępne. Inna sprawa, czy zostały już zrozumiane. Uważam, że i one czekają na swój czas. Są te idee absolutnie rewolucyjne. Ich siła często odnosi się do jego malarstwa i sztuki w ogóle. Mało kto, jeśli w ogóle ktoś, potrafił tak precyzyjnie opisać sztukę bezsłowną, jaką jest malarstwo prawdziwe. Nie ilustracja czy kicz. Te się dadzą opisać. Niektóre z tych komentarzy do malowania Ewangelii przez prawdziwą ikonę przytoczyłem w tym krótkim tekście. Chciałem jednak, by ta nasza pochwała mistrza wskazała to, co najtrudniej uchwycić w tekście i raczej nie było dotąd zauważane. A czy podejmowane aktywnie przez innych artystów będzie w przyszłości? Nie wiem. To mistrz Jerzy odrodził doświadczenie i praktykę wejścia Ewangelii w substancję malarską, co było doświadczeniem najlepszej ikony. Nie było jej dużo. I przez to jej zachowania w formie żywej Ewangelii. Tej tajemnicy, którą posiadł Nowosielski w malarstwie, dotyczyły też jego słowa. Zawsze mają charakter osobistego świadectwa, wprost spowiedzi, świadectwa, bo mówią o bólu, dramacie, nadziei żywego człowieka, a nie domagają się jakiegoś modelu człowieka. Mają charakter spowiedzi, bo mówią o naszym grzechu, pokusie, pasji i wszystkim ukrytym w naszej kondycji ludzkiej. Ani obrazy, ani myśli malarza nie mają nic z doktryny, a przynoszone są na własne ryzyko przed spiżowe bramy wszelkich doktryn. Nie są to słowa słabe, szarpane jakimiś rozterkami, wątpliwościami. Trudno byłoby powiedzieć, że Nowosielski poszukuje, czy też po prostu stawia trudne pytania. Gdyby tak było, byłby na pewno bardzo interesujący, inspirujący jako filozof egzystencji. Ale nie to jest siłą jego wizji i myśli. Nowosielski, nawet gdy mówi, że nie wie, a często mówi, to wie, czego nie wie i wie, że tego wiedzieć nie można. On zna stan naszych możliwości, stan ludzkiej kondycji. Lubił bardzo to określenie. Tak jak zostały uformowane przez kulturę europejską i cywilizację religii księgi. To na przykład taki cytat, może ostatni z Jerzego Nowosielskiego. Trzeba się przygotować na drugie przyjście Chrystusa. To znaczy wyciągnąć z dotychczasowego doświadczenia ludzkiego wszystkie elementy, które będą mogły przejść przez ogień końca świata. I właśnie we wskazywaniu tych elementów widzę zadanie kultury, filozofii, no i sztuki.
Nie można o nim powiedzieć też, że jakoby sprzeciwiał się wszelkiej ortodoksji. To nie on. Ileż to wielkich tak czyniło, ale to nie on. On był raczej nosicielem ortodoksji. Ale nie jakichś jej instytucji, ale ortodoksji ukrytej w mistagogii liturgii, w jej światłościach i nocach, rytmach, hymnach, aromatach, czasach, wiekuistości, ale nade wszystko barwach. W jej nieukojonej, niezgłębionej pełni. Zapewne o takich Jezus, cytując psalm, mówi: kamień, który odrzucili budujący, ten stał się głowicą węgła. Od Pana to stało się i jest dziwne w oczach naszych. W dniu 21 maja, to jest dniu świętego Jana, teologa miłości, w tym kalendarzu starym, anachronicznym na wschodzie. Panie profesorze, pięknie dziękujemy, bo też i dzięki Panu lepiej rozumiemy Jerzego Nowosielskiego. Ja nie ukrywam, że to może być bardzo wymagająca od nas, by nie powiedzieć trudna wiedza, wymagająca też zaangażowanie, ale myślę, że warto zadać sobie ten trud, by lepiej przyjąć, zrozumieć myśl artysty. Pięknie dziękujemy. Drodzy Państwo, Poznań musiał bardzo długo czekać na powrót Jerzego Nowosielskiego tutaj do tego miejsca, bo minęło ile od ostatniej wystawy? 30 lat? 30 lat, proszę Państwa. A od dziś Jerzy Nowosielski będzie miał stałe miejsce tutaj, w Akademii Lubrańskiego w Poznaniu. Nagrodę pośmiertną dla Jerzego Nowosielskiego zaprezentuje ksiądz Jerzy oraz profesor Sławomir Rosolski, a dyplom dla Jerzego Nowosielskiego w imieniu Fundacji Nowosielskich odbierze ksiądz Lucjan Bartkowiak. Zapraszam. To też od razu powiem za co. Za wybitne osiągnięcia w przestrzeni malarstwa, filozofii, teologii, pedagogiki i teorii sztuki. Za łączenie sakrum i profanum, figuracji i abstrakcji, kulturowych tradycji wschodu i zachodu. Za malarstwo będące kolorową kontemplacją, za głębokie intuicje ekumeniczne i dialogiczne. I za to, że w czasach, gdy kultura niechętnie pyta o sens życia i śmierci, a ubóstwia płytkie ekscentryzmy, to jego malarstwo i myśli mogą okazać się dla nas zbawienne. Kiedy tak słuchaliśmy pięknej gry Leszka, siedząc kontemplowałem te freski, wspaniałe ikony Nowosielskiego, to chciałbym się powiedzieć, chwilotrwaj, bo tak właśnie opowiada się dla mnie przynajmniej niebo. Moi drodzy, ta okoliczność nie jest przypadkowa, że my możemy kosztować malarstwo Jerzego Nowosielskiego. Jesteśmy świadkami wystawy, która się dzieje, która się rozpoczęła, która opowiada ikonę i abstrakcję, bo tak właśnie on widział połączenie tych dwóch żywiołów w przestrzeniach galeryjnych czy w muzeach. Mówił, że w zasadzie ikonę maluje dla przestrzeni sakralnych, ale jeżeli ją pokazywać, to właśnie tak, jak my ją dzisiaj pokazujemy w dialogu, w łączności z abstrakcją. Sławek tutaj ma medal, który... Dwa słowa może najpierw jeszcze o tym medalu, który przed chwilą otrzymał Leszek Moszczer. Za chwilę będzie on, jest już przeznaczony dla Jerzego Nowosielskiego. Tutaj już inspiracje dla Macieja Zychowicza, który wyrzeźbił ten piękny medal, były przywołane. To szkoła ateńska, Raffaello Santi. Skąd inąd, nie wiem czy wiecie, ale zmarł w tym samym roku Rafael co Lubrański, w 1520.
To właśnie on na tym fresku szkoły ateńskiej pokazał 40 mędrców, a w środku Platona i Arystotelesa. I Platon pokazuje na divinis, na świat idei, bo tak się wszystko zaczyna. Natomiast Arystoteles, który idzie razem z nim, pokazuje na ziemię i mówi, i potrzeba doświadczenia, trzeba materii, trzeba ziemi. I artysta w sposób genialny przeniósł tą inspirację rafaelowską właśnie w nasz medal, i to jest awers, a rewers to lubrański, który w cieniu Akademii i herbu Godziemby tutaj nam się prezentuje. Taki to medal i taka ta historia. I teraz chciałem powiedzieć, bo tutaj Joanna już zdradziła troszkę, że Kapituła ma taki zamysł, żeby ten medal Divinis et Humanis już na zawsze został w Akademii, w muzeum, i żeby jemu towarzyszyła zawsze prezentacja jednego z dzieł Nowosielskiego. My nie mamy własnych dzieł. Te wszystkie, które tutaj oglądamy, to i z cerkwi, i z katedry grekokatolickiej, i z Tyńca od Benedyktynów, i z parafii Wesołej koło Warszawy, i z kolekcji Jarka Przyborowskiego, i z kolekcji Wojciecha Fibaka, i z Muzeum Narodowego, i z Muzeum Warszawy. Cała Polska tutaj jest. My na razie nie mamy swojego, ale będziemy brali w depozyt. I w ten sposób zawsze będzie jeden Nowosielski z nami, wtedy nie będziemy się odgradzać. Ta nagroda nas przybliży. Ona wszelkie nagrody... I dlatego Fundacji Nowosielskich wręczymy już nie tyle medal, co wybacz Lucjanie, dyplom na ręce tego czcigodnego przyjaciela naszego, a reprezentanta Fundacji Nowosielskich. Lucjanie, bądź tak dobry i przyjmij dla Fundacji ten dyplom i różyczkę od pani Karoliny. A teraz powiedz coś radosnego dla nas też w imieniu Fundacji Nowosielskich, mimo że może trochę ci smutno, że ten medal jednakowoż do Krakowa nie pojedzie. Pozwolą państwo, się przygotuję. Jest dla mnie wielkim zaszczytem jako krakowskiego poznaniaka być tutaj dzisiaj w moim kochanym mieście, w którym spędziłem dzieciństwo i część mojej młodości, dorastania. Ale nie będę ukrywał, że czuję się tak niełowko, bo sytuacja jest wysoce wyjątkowa. Mam odebrać dyplom w imieniu Fundacji Zofii Jerzego Nowosielskich, którzy już odeszli w wieczność, a którzy niewątpliwie jako małżeństwo, jako para dwóch artystów pozostawili po sobie trwały ślad. O żonie pana profesora Jerzego Nowosielskiego niewiele się mówi, ale ona także była artystką, malarką, która w pewnym sensie zrezygnowała z własnej kariery artystycznej po to, aby pozwolić wzrastać swojemu mężowi. I całe życie mu cicho towarzyszyła, katalogizując obrazy pana Jerzego. Co jest ciekawym szczegółem, to to, że pan profesor Nowosielski czasami kopiował swoje własne prace po to, aby mieć własne zaskórne, bez wiedzy swojej własnej żony. Ale powrócę do tej myśli, że czuję się niełowko, ponieważ Jerzy Nowosielski, wielki, wspaniały Jerzy Nowosielski, był człowiekiem arcyskromnym. Jakby to powiedział inny wielki Krakus, jego skromność była znana w całym świecie. W wywiadzie z panią Czerni napisał, się powiedział takie słowa: te wszystkie konferencje, seminaria, z drugiej znów strony wizyty na wysokim szczeblu, noty, wypadałoby dodać nagrody, wszystko to razem niewiele mnie obchodzi. Interesuje mnie bardziej bezpośrednia rzeczywistość wiary. Więc podejrzewam, że gdyby dzisiaj tutaj był profesor Jerzy Nowosielski, to pewnie schowałby się gdzieś w narożniku albo gdzieś między ludźmi
i cicho by odpowiadał na pytania, zawsze onieśmielony, czekając na przyjęcie. Szanowni Państwo, jaka była rzeczywistość profesora Jerzego Nowosielskiego, wiedzą na pewno syn wybitnego polskiego prawosławnego teologa, księdza profesora Jerzego Klingera. Kłaniam się z wielkim szacunkiem wobec Pana i dziedzictwa Pana Ojca, który dzisiaj jest na nowo odkrywany także w Kościele katolickim, a który był osobistym przyjacielem rodziny Nowosielskich i który promował, rozumiał myśl i sztukę mistrza krakowskiego. Ten świat profesora Jerzego Nowosielskiego, ten rzeczywisty świat, w którym tworzył, był światem niewielkiego stoliczka, około metra kwadratowego, na którym profesor kładł jakąś powierzchnię, jakąkolwiek, na której można było zostawić kolor. W opowieściach ludzi, którzy znali go na co dzień, tak jak pan Andrzej Starmach, tak jak pani Maria Czupek i wielu innych, którzy mieli możliwość współpracy z profesorem, pozostała taka myśl, że on malował na wszystkim. Na wszystkim, co się dało. Od serwetek w filutku, po papier, po deski kreślarskie, po deski do krojenia, przez najróżniejszego rodzaju powierzchnię i płótna, gdzie tylko można było zostawić ślad, tam malował. I proszę Państwa, był tutaj wspomniany przed chwilą Rafael, który zmarł bardzo młodo, ale to jest imponujące, że ten 30-paroletni artysta, umierając, pozostawił po sobie tysiące dzieł, więcej niż Picasso po swoim długim życiu. I trzeba powiedzieć, że podobnie profesor Nowosielski, umierając, zostawił po sobie tysiące namalowanych dzieł sztuki. I jak to wspomniał pan profesor Klinger, rzeczywiście przez ostatnie 12 lat nie dotknął ani ołówkiem, ani pędzlem żadnej powierzchni malarskiej. Pan Andrzej Starmach, długoletni prezes fundacji, którą założyli Zofia i Jerzy Nowosielski w 1996 roku, czasami wracał wspomnieniem do roku 99, mówiąc: słuchaj, myśmy go błagali na kolanach, mistrzu, chociaż jedną kreskę, jedną jedyną kreskę, żeby wejść w rok 2000, chociaż z jednym śladem pozostawionym na czymkolwiek. Profesor był zdecydowany i zawsze odpowiadał: nie, mój czas malowania już się skończył. I rzeczywiście przez te 12 lat, ostatnie 12 lat swojego życia, kiedy towarzyszył odchodzącej żonie, a później pozostał sam, nie namalował niczego, nie pozostawił po sobie żadnego śladu. I ta biel, to mi się bardzo spodobało w pana laudacji, ona jest wyjątkowa, bo ona jest jak jakieś jego osobiste wewnętrzne oczyszczenie, gdyby chciał powiedzieć, że więcej już do powiedzenia nie ma. Pozwolicie Państwo, że oddam głos w dwóch cytacikach króciutkich, ale inspirujących mnie, który też jestem w pewnym sensie artystą, które odpowiadają temu dzisiejszemu świętu, a co było już troszeczkę wspomniane w laudacji. Moim zdaniem sztuka jako tajemniczy akt ufności wypływający z wiary w rzeczywistość niestworzoną należy sama w sobie do dziedziny sakrum i poza nią nie może w ogóle istnieć. Stąd wszelkie próby wyprowadzania sztuki poza obszar sakrum kończyłyby się porażką. Przecież nie udało się jak dotąd stworzenie sztuki na wskroś materialistycznej, należącej wyłącznie do sfery profanu. Sztuka jest domeną sakrum i bez niego nie może istnieć. Tak powiedział w tej słynnej książce Rozmowy z Podgórcem. Dodał także: myślę, że prawdziwą ojczyzną sztuki są sfery należące do sakrum. Sztuka w jakimś sensie jest tożsama z sakrum i z tego poziomu przenika do naszej rzeczywistości empirycznej jako pewien sygnał. Proszę Państwa, kiedy w 1508 roku Rafael, młodziutki Rafael, wszedł do antykamer papieskich, obecnie starym pałacu apostolskim na Watykanie, dziś nazywanych z racji wielkiego dzieła, które po sobie pozostawił, stancami Rafaela, stance Rafaela, aby opowiedzieć o skrzyżowaniu tego, co boskie i co ludzkie, potrzeba użyć wspomnianych przed chwilą przez księdza dyrektora Jerzego dwóch figur. Arystotelesa, zawsze wychodzącego od doświadczenia,
od ziemi, od dołu, i Platona, który widział sens wszystkiego i początek wszystkiego w świecie idei. Notabene Platon uważał, że jedyną rzeczywistością, która promieniuje ze świata idei na świat ziemi, to jest właśnie piękno. Dzisiaj przyjmując ten dyplom, niestety bez medalu, chcę powiedzieć, że jest to wyjątkowe, bo dzisiaj już nie potrzeba ani Platona, ani Arystotelesa. Myślałem sobie, siedząc tutaj, oglądając te piękne ikony i obrazy, że gdzieś to się skrzyżowało w jednej osobie, którą był profesor Nowosielski. I choć być może nie wypada mi, ale z wielką pokorą i wielkim szacunkiem wobec tego krakowskiego i polskiego wielkiego mistrza, z całego serca dzisiaj Panu Bogu za to skrzyżowanie divinis et humanis w życiu, w prostocie, w geniuszu, w wyczuciu, w wielkości i w ludzkości profesora Nowosielskiego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. A Kraków zawsze zapraszamy tutaj do nas, do Poznania. I tak oto, proszę Państwa, Jerzy Nowosielski ma swoje już stałe, honorowe miejsce w Poznaniu, w Akademii Lubrańskiego. I zapraszamy też Państwa na pozostałe, bardzo ważne wydarzenia kulturalne. A co nowego u nas, to o tym Państwu opowiedzą Karolina Czop i Bartosz Tomaszek z Akademii Lubrańskiego. Szanowni Państwo, w 2023 roku obchodzimy kilka ważnych, okrągłych rocznic. To oczywiście setna rocznica urodzin Jerzego Nowosielskiego, czyli jednego z naszych tegorocznych laureatów Nagrody Divinis et Humanis, ale także dwie rocznice związane z osobą Mikołaja Kopernika. I niejako włączając się w uroczystości tychże rocznic, 550-lecia jego urodzin i 480-lecia śmierci, przygotowaliśmy prezentację XVIII-wiecznego portretu tego uczonego i astronoma, który pochodzi ze zbiorów Poznańskiego Muzeum Archidiecezjalnego. Na tę okazję obiekt przeszedł konserwację i w zupełnie nowej aranżacji można go będzie zobaczyć jeszcze dziś na pierwszym piętrze naszego gmachu. W 2023 roku wspominamy także Jadwigę Zamojską i już dziś serdecznie zapraszamy Państwa na ogólnopolską konferencję poświęconą właśnie duchowości Jadwigi Zamojskiej, która odbędzie się 20 września w gmachu Akademii Lubrańskiego, a wydarzenie to współorganizujemy z Fundacją Zakłady Kórnickie. Mamy bogatą historię różnych projektów, działań z Fundacją Zakłady Kórnickie i dziękujemy za to przedstawicielom, panu prezesowi Dariuszowi Grzybkowi. Ale w Akademii organizujemy też wiele wystaw czasowych sztuki współczesnej i chcielibyśmy zaprosić Państwa też na niesamowite doświadczenie, na wernisaż, który odbędzie się z kolei w pięknym, zabytkowym miejscu w kościele Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim, na wernisaż wystawy Reenactment instalacji Dominika Lejmana, to uznany polski artysta obecnie mieszkający w Berlinie. Instalacja ta była zaprezentowana na ubiegłorocznym Biennale w Wenecji na wyspie San Servolo w ramach takiego projektu Pawilon Szaleństwa. Kuratorem tej wystawy jest Hubertus von Ameluxment, a samą wystawę będzie można oglądać przez 2 tygodnie. Przypomnę, wernisaż 15 czerwca o godzinie 19 w kościele Najświętszej Marii Panny. Od 2020 roku jako fundacja patronujemy także festiwalowi muzycznemu Duetomania. I tak jak w poprzednich latach, także i w tym roku zapraszamy Państwa serdecznie do Akademii na koncert duetu fortepianowego Dąbrowa Piano Duo, który odbędzie się 13 czerwca o godzinie 19 właśnie tutaj w otoczeniu ikony i abstrakcji Jerzego Nowosielskiego.
W akademii znaleźć możemy wiele wspaniałych rzeczy dla duszy, ale też coś i dla ciała. Już niedługo kolejne, pierwsze tegoroczne zbiory miodu z naszej pasieki. Wszyscy na pewno z niecierpliwością na nie czekamy. Ale pasieka nasza rozwija się i powstała jej filia na dachu budynku Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom Politechniki za współpracę, za zrozumienie, za dobrą wolę i także panu kanclerzowi Łukaszowi Kalupie, obecnemu dzisiaj na sali. I pozostaje nam życzyć równie udanych, obfitych zbiorów jak z naszej części pasieki. Szanowni Państwo, nasza fundacja w zasadzie od początku swojego powstania prowadzi z wielkim zaangażowaniem i energią działalność wydawniczą. I dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu naszą najnowszą publikację, którą jest czasopismo naukowe. Ten inauguracyjny tom zeszytów naukowych Akademii Lubrańskiego jest poświęcony w całości osobie starosty generalnego Wielkopolski, Ambrożemu Pampowskiemu, ale przede wszystkim ołtarzowi. Ołtarzowi, który tenże ufundował około 1493 roku do kościoła w Dębnie nad Wartą. I w świetle najnowszych, poczynionych tu ustaleń, uznawany jest obecnie za najstarszy, zachowany, malowany ołtarz z terenu Wielkopolski. W imieniu zespołu redakcyjnego chciałabym również serdecznie podziękować Fundacji Zakłady Kórnickie za to, że umożliwiła nam ona sfinansowanie wydania tegoż czasopisma, jego pierwszego numeru. Jednocześnie chciałabym przekazać, że ze szczegółową zawartością tegoż pisma, ale także naszymi innymi wydawnictwami, katalogiem wystawy właśnie Ikony Abstrakcji Jerzego Nowosielskiego, czy też książką o Janie Lublańskim, którą polecamy zwłaszcza młodszym czytelnikom, można będzie zapoznać się tuż po uroczystościach w recepcji, która mieści się zaraz przy głównym wejściu do naszej akademii. Dziękujemy.